Siemanko, z tej strony Krzychu, witam Was na moim kanale. W dniu dzisiejszym zajmiemy się tym oto laptopem. Laptop został kupiony za 20 zł od mojego znajomego. W zasadzie został wytargany z garażu od niego. Przy porządkach gdzieś tam znaleziony. No jest w bardzo opłakanym stanie, jak widać zresztą. No i w stanie niezmienionym w zasadzie od tego momentu, kiedy go przyniosłem. Co mogę powiedzieć? Na pierwszy rzut oka no laptop jest bardzo zniszczony, bardzo brudny przede wszystkim. Są jakieś pęknięcia obudowy, także uszkodzenia widać tutaj w miejscu chłodzenia. Brakuje już kratki wentylacyjnej. No i co? Brakuje dysku twardego, brakowało RAMu. A tak poza tym wygląda to wszystko jak wygląda. No, postaramy się go przeczyścić, sprawdzić, przede wszystkim za chwilę uruchomić, czy on w ogóle odpala. No i zobaczymy, co się z tym będzie dalej działo. Być może razem wskrzesimy ten sprzęt, nie? No to bierzemy się za czyszczenie przede wszystkim najpierw. No, teraz to się przynajmniej rok już nie pobudzimy na nim. Dobra, ogarnę trochę biurko, bo trochę się tutaj zasyfiło i za chwilę działamy dalej. Spróbujemy ten laptop odpalić w pierwszym rzędzie. Ja już włożyłem tam kostkę RAMu przed chwilką. Zresztą to już widzieliście na wcześniejszych tam przebitkach, że ta kostka już była włożona. Przygotowałem wcześniej. Sprawdzono w drugim laptopie, czy działa. Podłączymy jakąś tam ładowarę i zobaczymy, czy to w ogóle zakacza. No i proszę bardzo, matryca jest trzaśnięta. Jak widać, klawiatura chyba też. No dobra. To wiemy już na pewno. Okej. Idę poszukać klawiatury to raczej na pewno nie znajdę. Idę poszukać matrycy i zaraz do Was wracam. No i udało mi się znaleźć taką tą matrycę. Proszę bardzo. Od laptopa Emma Hines. Wydaje mi się, że to będzie to samo. A zaraz się tego dowiemy. Na początku rozkręcimy tego naszego laptopa, żeby zobaczyć w ogóle, jak to wygląda. Zdejmiemy sobie super tasiemkę zabezpieczającą przed, nie wiem, oglądaniem nas przez UFO albo, nie wiem, agencje pisowskie i tego typu sprawy. Nie wiem, po co ktoś zakleja te kamery. Nie rozumiem w ogóle tego. W żadnym stopniu to nie zabezpiecza nas przed niczym. Przynajmniej takie jest moje zdanie. To nawet nie musimy tego wykręcać. Montujemy starą matrycę. Uwolniona. No i tak jak mówiłem, matryca jest LEDowa. Może i nawet lepiej, bo tych matryc tu mam trochę. Ogólnie laptopami nie zajmuję się od dzisiaj. Dlatego też i u mnie nie ma takiego strasznego problemu z częściami.
Nie to, żebym miał jakoś tego wszystkiego bez liku. Bo na przykład dysków twardych to mam taką stertę, a prawie żaden z nich nie działa. Wykorzystamy któryś z tych dysków na pewno do zainstalowania systemu, żeby sprawdzić, czy z tym laptopem jest z kolei wszystko ok. Dobra, tą matrycę odrzucamy na bok i zobaczymy. W zasadzie ten zaczep też już nie będzie potrzebny. I zobaczymy, jaka tu jest matryca. Ale z tego, co pamiętam, to tu była LCD. Jak dobrze kojarzę. Mogę się mylić. Oby tak było. Bo jeżeli będzie inaczej, to będę musiał lecieć po kolejną klapę gdzieś na dół. A tego bym nie chciał. Bo na dole trzymam części. To znaczy piętro niżej. Tak, dla objaśnienia. No i chwila prawdy. No i mamy zwykłą matrycę. No jest lipa. Dobra. To zaraz przychodzę. Tak, mówię zwykłą matrycę, ale nie wyjaśniłem dlaczego. Otóż dlatego. Mamy w niej inwerter i jest zwykła świetlóweczka. A stara matryca miała podświetlenie LEDowe. Można zobaczyć, proszę bardzo. Nie było tutaj inwertera żadnego, jak widzicie. Tylko po prostu podłączana tasiemka do matrycy. I to wszystko. No i teraz zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Co tu się stało? A no tak. Poleciałem szybko po kolejną matrycę, no bo mówię, no tamta nie działa, nie? No i wyobraźcie sobie, no rozebrałem kolejną klapę. Wyciągnąłem kolejną 15.6 LEDową matrycę. No i podpinam ją, uruchamiam. Cały biały obraz. Mówię, no to po laptopie, nie? Grafika, no ale tak patrzę, no coś tutaj odstaje. Ta maskowinica, ten plastik, nie wiem jak to nazwać. Mówię, zobaczę jeszcze taśmy, czy jest wszystko ok. Wyobraźcie sobie, że w tym miejscu, dokładnie tutaj, taśma była po prostu niedopięta. I przez to nam to nie działało. Niepotrzebnie w zasadzie wyciągałem kolejną matrycę. No i teraz zobaczcie, proszę bardzo. Cyk. Za pierwszym razem wszystko zadziała. Wszystko działa. Klawiatura prawdopodobnie była zalana. Widzę, że sprzęt się dosyć mocno grzał. Co widać po przebarwieniach. No ale to są jakieś ślady tutaj. Jakieś cieczy. Tej obudowie. No co, na dzień dzisiejszy zrobimy tak. Poskładamy to jako tako do kupy. Złożymy tą matrycę na miejsce. Spróbujemy coś tu zainstalować. Zobaczymy, czy to w ogóle sens jest reanimować dalej, bo może się okazać, że zainstalujemy system, sterowniki i okaże się po prostu, że będzie jakiś inny problem, nie? Dlatego też odpinamy zasilanie. Bierzemy się za złożenie tej matrycy. Tak, chociaż na krótko dosłownie. Żeby to tylko po prostu trzymało mi się wszystko kupy. Nie będziemy go w tej chwili czyścić, bo jest to jak najbardziej nierentowne. Także widzimy się za chwilę. Proszę bardzo. Jako tako poskładane, jeszcze tylko dokręcę śrubeczki, których mi tu brakuje, żeby to się nie prospinało na wszystko. I będzie git. I zaraz się, moi drodzy, zdziwicie, bo ja już też się przed chwilą zdziwiłem, co tu siedzi na pokładzie. Zapytacie, co robi tutaj klawiatura. No dziwo, jak ją podpiłem jeszcze raz, no to wyobraźcie sobie, że przestała piszczeć. Przestała piszczeć, przestała imitować te dźwięki, które imitowała. Myślałem, że jest uszkodzona i że któryś przycisk jest cały czas po prostu wciśnięty. Ale jestem, byłem w błędzie. Na szczęście. A teraz patrzcie na to. I piąteczka M430 2,26 GHz. No całkiem spoko.
powiem wam szczerze, trzeba tu wrzucić jakąś dwójkę ramu, przynajmniej. No i co, wrzucimy na jakiś dysk system i zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie? Także odpinamy to, tę wtórkę można zapiąć, no nie, nawet nie próbuj. Klawiaturkę można zapiąć, tak jak mówię, nie składam go na razie jakoś tak specjalnie, nie skręcam, bo wiem, że i tak będzie rozbierany na pewno do wyczyszczenia. No i bierzemy się za sprawdzanie, bo tych kości też mam tu trochę. A tu mam chyba akurat Samsunga założonego jednego. Założymy też drugiego Samsunga. Powinno zakaczać bez najmniejszego problemu. Proszę bardzo. Cyk. Ładowareczka. I świeci mój te laptopie. No i proszę bardzo. Wszystko gra. Jeszcze wejdziemy do BIOSu. Czy na pewno jest te 2 giga? Gdzie my tu mamy pamięć? Ślepy jestem, czy po prostu tutaj nie ma jej? Tutaj jej nie ma. Tutaj jest. No proszę. 512 wideo memory, czyli jakaś konkretna karciocha tu siedzi. To mi się zaczyna podobać. Czyli już na ten moment wiemy, że jest sens w to grzebać. Dobra. Zakładam jakiś dysk na krótko, na szybko. Sprawdzę je tu na szybkości, tak, który jest opisany jako z sektorami, ale to się włącza. No i na obecną chwilę instalujemy systemik. Znalazłem jakiegoś zdechlaka, który jeszcze żyje spośród tych wszystkich dysków, co tu leżą. No i tak jak mówiłem, no, jak już zainstalujemy, to sprawdzimy przede wszystkim, czy z kartą się nic dziwnego nie dzieje. Troszeczkę ją zagrzejemy takim programem, to zobaczycie później. Poinstalujemy wszystkie sterowniki, wiadomo, sprawdzimy, tak jak mówię, tą kartę. No, czy się nic nie dzieje? Jak się nic nie będzie działo, no to postaramy się coś odpalić na tym laptopie sensownego. A co dalej? To zobaczymy. Topik już śmiga na tą filtę. System został zainstalowany. Jak widzicie, wszystko fajnie działa. Wszystkie sterowniki są też przede wszystkim zainstalowane. Jak na razie wygląda to dobrze. Zainstalowałem sobie program do sprawdzenia karty graficznej, żeby upewnić się, że nie wali artefaktami, że tak powiem, pod obciążeniem. Chodzi to na razie jako tako, ale też się nie ma dlaczego dziwić, bo wszystko jest zainstalowane na uszkodzonym dysku. Dla mnie podstawowym programem do sprawdzania karty graficznej jest oczywiście program FurMark, który właśnie zainstalujemy. Przy okazji ogólnie sprawdzimy programem CoreTemp temperatury. Przy okazji FurMarku można sobie też ustawić obciążenie na procesorze stałe i sprawdzić, jak się będzie zachowywał laptop pod obciążeniem stałym. Tak samo zarówno jak karty graficznej, tak i procesora. Ale to za chwilę zobaczycie wszystko. Jeszcze CoreTemp ściągamy szybko. Instalowałem jakieś opery czy innej przeglądarki, przez to teraz muszę czekać. Bo ten Microsoft Edge to jest straszny zamuł. Szczerze mówiąc, od ładnych kilku lat już nie korzystam z przeglądarki Microsoftu. Myszka mi się zatrzymała. Nie wiedzieć dlaczego.
Co mnie boli? No nie, nie działa. Jeszcze tylko furmark. No 64 stopnie tutaj, nawet, no ale on pewnie, na pewno jest zasypiony strasznie ten laptop w środku. Widzieliście sami, jak on wyglądał wcześniej. Dlatego też się nie ma co za bardzo dziwić. CPU i ustawiamy liczbę wątków, które chcemy obciążyć. Tak jak widzimy, procesor ma tych wątków 4, tyle ustawiamy, no i jego obciążenie wzrasta do 100%. I teraz możemy sobie zobaczyć, jak rosną nasze temperatury pod obciążeniem 100%. Mamy to wszystko monitorowane, możemy go zostawić na 5, na 10 minut. Jeżeli ta temperatura oczywiście za mocno skacze, no to nie zostawiamy go na jakiś dłuższy okres, lepiej to cały czas monitorować, bo w razie czego możesz to przerwać i temperatury już jakoś tam spadną, nie pomału. Dobra, przede wszystkim karta ma 48 stopni na obecną chwilę. Włączamy jej stresik, tak żeby widzieć od razu procesor przy okazji. I patrzymy tutaj, tu mamy temperaturę. Tu mamy temperaturę, od razu można się dowiedzieć, że prędkość rdzenia to jest 750 MHz, prędkość pamięci 800 MHz na tej karcie graficznej, nie? I tu mamy zużycie karty graficznej. Na obecną chwilę karta się naprawdę nie grzeje, jest 60 stopni na tą chwilę. Gdzieś tam se pomału rośnie, no ale to jest no, bardzo obciążający program. To ma kilka funkcji, kilka ustawień, ja zawsze sobie włączam to w oknie, żeby to lepiej móc monitorować. Dobra, w międzyczasie jeszcze dociążymy. W międzyczasie dociążymy jeszcze procesor. Niech on będzie dociążony, czyli takie 100% zużycie. I patrzymy, co się dzieje. Karta graficzna 61 stopni. Jeśli chodzi o nasz procesorek, to widzę, że 70, pewnie do 80 dojdzie i nie więcej. A tak jak widać, dojście maksymalne może mieć do 105 stopni. No, karta się nie grzeje nawet nie próbuje. Możemy troszeczkę zmniejszyć jej obciążenie poprzez wciśnięcie spacji. Jak mówiłem, 82 stopnie, nic wielkiego się tu nie dzieje. No. Nie ma tragedii, naprawdę fajnie to sobie śmiga. Jak na obecną chwilę, nie ma co go męczyć. No, moim zdaniem nie ma sensu. Jeżeli by temperatury rosły jakoś radykalnie od razu do 90 stopni, no to wtedy moglibyśmy się martwić stanem tego sprzętu. Ale w tym wypadku myślę, że nie ma takiej potrzeby. No więc tak, no, laptop ogólnie śmiga. W następnym odcinku na pewno będę chciał zająć się jego wyglądem. Spróbujemy sobie, że tak powiem, odbudować ten laptop. Ulepszyć, odbudować,
dostosować go po prostu do dzisiejszych czasów, no bo nie ma co ukrywać, jest to laptop stary, tak żeby to wszystko nam funkcjonowało i działało normalnie, bez żadnego problemu. Tak jak widać, na tą chwilę laptop jest bez klawiatury, no i prezentuje się jak się prezentuje, powycierany jest cały, bardzo zmęczony sprzęt, no ale tak jak mówię, no chciałbym się tym zająć, żeby to wszystko wyglądało jak należy. Tak więc widzimy się w kolejnym odcinku z tego laptopa. Jeżeli chcecie, to subskrybujcie kanał, zostawcie jakąś łapkę. No i trzymajcie się, cześć!